Z łaski Chrystusowej przeczytajmy objawienia świętego Jana, trzeci rozdział, od 7 wersetu. A do anioła zboru Filadelfii napis. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru w Laodycji napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny, prawdziwy początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i biedak i ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcem i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi kołaczem. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Amen. Dwóch pastorów błogosławionych, których Bóg zaprosił, namaścił i postawił ich, ustanowił ich w kościele. Dwóch ludzi Bożych. Jeden bogaty i jeden biedny z małą mocą. Jednak to, co ma znaczenie, nie jest, gdzie się znajdują teraz, ale co Bóg uczyni jutro. Jutrzejszy dzień ma znaczenie, bracia i siostry, nie dzisiejszy. Toż tyle, tak dużo. Anioł Kościoła w Laodycji wszystko ma. Pobłogosławił go Bóg bardzo, bo niczego nie masz, czego by ci Bóg nie dał. I Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie błogosławi w niesprawiedliwości. Z łaski zbawia, ale sprawiedliwość Jego jednak istnieje. Ale coś stracił. Nie jest ani gorący, ani zimny, ale jest letni. Nie jest gorliwy. Stracił swoją gorliwość. Odpoczywa, mówiąc, że Bóg mnie pobłogosławił i mnie błogosławi. I stracił swoją gorliwość. Nie jest ten, który wzywa. Nie jest ten, który biegnie do Chrystusa. Czyni wiele rzeczy. Jest, ma sukcesy, same sukcesy ma. Ale stracił swoją gorliwość.
i nie zrozumiał tego. I dlatego mówi, że jestem bogaty, nie mam potrzeby, nie potrzebuję nikogo, pobłogosławił mi Bóg, chwała Panu. Tak, ale nie zrozumiał, że dlatego, że stracił swoją gorliwość, Chrystus go wypluje ze swoich ust, odrzuci go, wyrzuci go na zewnątrz. Nie zrozumiał tego jeszcze. I dlatego Bóg daje nam to w swoim słowie. Nie aby on to zrozumiał, ale abyśmy my to zrozumieli. Ty i ja. Abyśmy zrozumieli, że nie jest nam potrzebne, tak jak robią ludzie, abyśmy poszli do wróżek i do astrologów, aby nam powiedzieli przyszłość naszą i to nie jest dobrze. My sami z siebie i w dodatku dzisiaj możemy wyznaczyć naszą przyszłość. Sami od siebie możemy to wyznaczyć. Tak, oczywiście na podstawie Słowa Bożego. Jest anioł w Laodycei, który ma wszystko, który pracuje w dziele Bożym, który jest zadowolony ze swojego dzieła, ale duchowne życie, duchowne rzeczy w jego życiu zostawił z tyłu. Swoją gorliwość w duchownych rzeczach zostawił z tyłu. Stracił gorliwość swoją. Miał kiedyś. I wynikiem gorliwości jego był owoc jego. Ale teraz ma tyle rzeczy do zrobienia, że go Bóg tak pobłogosławił, że teraz nie ma czasu, aby zainteresował się samym sobą i Chrystusem. Teraz nie ma czasu. Teraz nie zdarza. Teraz już nie może. Stał się letnim. Pomyślcie, bracia i siostry, jedno pytanie. Jesteś letni. Nie gorący, nie zimny, nie oddalony, nie na zewnątrz, w środku. Być może jesteś letni. I wierzę i odważę się i mówię, że to widzę nawet, że być może jesteś letni. I pyta się ciebie i mnie. Może straciłeś swoją gorliwość, może nigdy go nie miałeś i rozkoszowałeś się w łasce Bożej, ale jednak która się kiedyś skończy, bo musisz się obudzić ze snu. Może, być może jesteś letni. I musimy odpowiedzieć, bracia i siostry. Musimy odpowiedzieć samym sobie, jak nie Panu, bo boimy się. Powinniśmy odpowiedzieć samemu sobie, czy jestem letni. Ale jest też tak samo inne zdanie. Idź do Chrystusa i powiedz: Chrystusie, jestem letni, ale jeszcze lepsze coś. Powiedz mu: Panie, nie chcę być letni. Pomóż mi, daj mi gorliwość Twoją. Bo jest ciąg dalszy, bracia i siostry, w życiu naszym. Nie kończy się dzisiaj nasze życie. Ma ciąg dalszy nasze życie. Jest ciąg dalszy, którego nie znamy, ale możemy nie tylko przewidzieć tą przyszłość, ale możemy też zbudować naszą przyszłość. I jeszcze lepiej, i możemy stworzyć też naszą przyszłość. I ciąg dalszy, który nie tyczy się tylko naszej osoby, ale poprzez naszą gorliwość Bóg zobaczy i powróci tych, którzy są w niewolnictwie i pobudzi tych, którzy kuleją poprzez Twoją gorliwość. Bóg znajdzie schodek, aby przybliżył się do Twoich ludzi.
poprzez Twoją gorliwość, nie do Twojego dzieła, ale poprzez Twoją miłość. Pierwsze przykazanie jest, abyś umiłował swojego Pana, Boga. I to się nie zmienia, nigdy. Jak Pan zaprosił Szymona, syna Jonasza, Jana, w jego niesukcesie, jak poszedł łowić ryby, zapytał się jego, miłujesz mnie, bo jak miłujesz Chrystusa, wtedy będziesz rozkoszował się w Jego przychylności. Dlaczego? Bo miłość będzie ta, która cię poprowadzi, abyś poszedł za Nim. Miłość jest ta, która cię poprowadzi, abyś poszedł za Chrystusem, tam gdzie On chodzi. I wtedy będzie mógł ci powiedzieć Chrystus, paś moje owieczki. Czyli gorliwość, twoja gorliwość ma bezpośredni związek z twoim otoczeniem, ale i z dziełem Bożym i z chwałą Boga. Powtarzam więc pytanie, które nam mówi Chrystus, który nam zadaje Chrystus. Jesteś letni, czy jesteś gorliwy? I powtarzam chęć, którą nam poleca Pan. Panie, nie chcę być letni, chcę być gorliwy. Pomóż mi, Panie. Widzicie, bracia i siostry, jak łatwo jest wszystko poprzez Słowo Boże. Ale i trudne są to rzeczy, bo to, co wymaga? To wymaga, bracia i siostry, abyś zapomniał o wszystkim. Abyś zapomniał o starych rzeczach. Co się stało, stało się. Wszystko dobrze. Czy dobrze, czy źle. Zazwyczaj źle się stały. Co się stało. Zostaw, zapomnij o tym. Bracia i siostry, jest to zaproszenie Boże. Zapomnijmy o wszystkim. Dzisiaj powiedzmy Panu, zapominam o wszystkim. I o moich skargach, i o moich radościach, i o zazdrościach, i o błogosławieństwach, o wszystkim. Jedno pytanie zadaję. Jesteś letni, czy jesteś gorliwy? I abyśmy zaczęli od pierwszej naszej miłości. Tam, gdzie uklękliśmy pierwszy raz i przyszedł i na nowo narodził nas Chrystus i płakaliśmy, płakaliśmy, płakaliśmy. Tam, gdzie wzywaliśmy moc Ducha Świętego i przed Chrystusem nas ochrzcił Duchem Świętym. Tam, gdzie podjęli decyzję, abyśmy się ochrzcili w wodzie na odpuszczenie grzechów i abyśmy wezwali od Pana, aby uczynił nas gorliwym. Upamiętaj się i stań się gorliwym, bo ja pukam. Pukam, kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wtedy tylko wstąpię. I będę z nim wieczerzał i pozostanę z nim. I to jest jedna szansa, którą daje Bóg aniołowi w Laodycji, ale tak samo dzisiaj nam, bo puka do naszego serca, do naszego życia, abyśmy usłyszeli, usłyszeliśmy, bracia i siostry, usłyszeliśmy, usłyszmy i powiedzmy, chodź, Panie, chodź, uczynisz wszystko nowe w moim życiu, chodź, uczynię, choć uczynisz zmiany duchowne, trzęsienie ziemi, nie oczekujmy od Pana, aby uczynił to Pan i abyśmy byli w trudzie, ale poprośmy od Pana, abyśmy, teraz poprośmy od Niego, bo trzęsienie ziemi stanie się w Tobie, w Twojej kościele i w kościele całej Grecji i na całym świecie. Trzęsienie ziemi duchowne stanie się, bo góra Pana musi wznieść się ponad wszelkie góry. Ale aby się wzniosło, a ta góra musi być wszystko zniszczone. I mówi Słowo Boże, ja
wstrząsnę jeszcze raz nie tylko ziemią, ale i niebem. Na to oczekujemy, bracia i siostry, aby zostały zniszczone wszystkie zniszczalne i aby zostało niezniszczalne. My poprosimy o to dzisiaj. Nie letni, gorliwi w duchownych rzeczach. I z drugiej strony pastor w kościele Filadelfii. Być może jest jeszcze młody i być może dopiero co się upamiętał. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale to, co mówi Słowo Boże, ma wielkie znaczenie. Ma małą moc. Nie z tych wielkich ludzi, z wielkich proroków, z wielkich kapłanów, których zniszczył Bóg. I niszczy ich Bóg. I zniszczy ich. Być może jest też tym, którym chce, abyśmy my dzisiaj byli, wszyscy z nas, sercem uniżonym i z duchem skruszonym. Uniżmy się, wezwijmy łaskę od Boga, abyśmy uniżyli samego naszego ducha i Bóg skruszy nasze serce. Wezwijmy od Boga, aby dał nam serce doskonałe, abyśmy mieli nadzieję w Nim. Dlatego, bo masz małą moc. Inne pytanie więc. Jaka jest Twoja moc? Ha! Kim sądzisz, że jesteś? Mocny? W słowie, w dziele? Jesteś mocny z darami? Prezbiter? Pastor? Prorok? Kim sądzisz, że jesteś? To jest druga odpowiedź, którą powinniśmy zadać sobie. Kim jesteś? Kim jestem? Kim jesteś, bracie i siostro? Piękne pytanie. I powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie. Job powiedział, jestem niczym. Małym, nic nieznaczącym, znikomym. I wtedy Bóg mu powiedział, przyodziej się w dostojność. Dzisiaj więc odejdziemy gorliwi i mali. Amen, bracia i siostry. Proszę was, tak jakby nas prosił Bóg o to. Bez żadnego wyjątku. Dzisiaj odejdźmy gorliwi i bardzo mali. Bardzo mali. Bo to jest prawda. Prawdą jest, że jesteśmy bardzo mali. Jesteśmy niczym. Słowo Boże mówi, że żaden człowiek nie jest warty słowa. Jesteśmy i to rozumiemy, bracia i siostry. Bez Chrystusa nie możemy nic uczynić. I dlatego prosimy o przychylność Bożą. I dlatego chcemy stać się gorliwi. Chcę się stać gorliwy. Chcę, aby stała się moja żona gorliwa. Chcę, aby stały się moje dzieci gorliwe. Chcę, aby stały się wszystkie moje bracia i siostry gorliwi. Ale naprzód jednak zrozummy, jacy mali i nic nieznaczący jesteśmy. Bracie, chcesz, aby twoja siostra, twoja żona stała się gorliwą? Siostro, chcesz, aby twój mąż się stał gorliwy? Jest to też zależne od ciebie. Ode mnie jest zależne wiele rzeczy w moim domu, ale i od mojej żony też są wiele rzeczy zależnych w moim domu, ale i od wszystkich nas jest zależne w kościele, do którego nas dodał Bóg. Masz małą moc, ale w twojej niemocy dwie rzeczy zatrzymałeś, bo masz nadzieję w Panu. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Nie powiedziałeś, że jestem wielki, że jestem bogaty, że jestem ważny,
Ale powiedziałeś, mały jestem, nic nieznaczący, znikomy jestem, małą moc mam. Ale dlatego, że mam nadzieję w Tobie i w Twojej pomocy, w obecności Twojej, w Twoim błogosławieństwie. Dlatego podejmuję dzisiaj decyzję, abym zachowywał Twoje słowo, abym słuchał i abym był posłuszny. I abym się nie zapierał nigdy, że Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. I wszystko jest zależne od Ciebie, bo ja mam nadzieję w Tobie. I wielka duchowna zmiana, którą życzę wszystkim nam, wszystkim nam. Ja postawiłem przed Tobą drzwi otwarte, które nikt nie może zamknąć. Wiesz, co to znaczy, bracie? To jest obietnica Boga, bracie i siostro. Wiesz, co to znaczy, że Bóg postawi naprzeciwko Ciebie jedne drzwi otwarte? Odejdą wszystkie sytuacje bez wyjścia. Nie będzie sytuacji bez wyjścia. Teraz co robię? Teraz co robię? Teraz są drzwi. I wyobraź sobie te drzwi. I zapytałem się Pana, jakie to są te drzwi? Według Twojej wiary będą te drzwi, które Ci daję. Co chcesz? Mówię, że chcę, aby były te drzwi, abym wchodził do najświętszego miejsca w niebie. Jakie drzwi chcesz, aby Ci dał Chrystus? Trzecie pytanie. Jakie drzwi chcesz, aby Ci dał Chrystus naprzeciwko Ciebie? Drzwi błogosławieństwa? Dobre są. Drzwi owocu? Też dobre są te drzwi. Ja wybrałem, bracia i siostry. Prawdę Wam mówię, wybrałem. Chcę drzwi gorliwości Twojej, gorliwości. Nie chcę nigdy, aby przeszła przeze mnie letność, aby mnie nie dotknęło. Drzwi gorliwości, aby były zawsze otwarte przede mną. Ale nie słuchajmy, co ja wybrałem. Wybierzcie, tutaj jest Bóg, bracia i siostry, wybierzcie teraz! Tutaj jest Bóg, wybierzcie teraz! Jakie drzwi chcecie? Wezwijcie, poproście! Weźcie na poważnie dzisiejsze Słowo Boże. Włóżcie do swojego serca dzisiejsze Słowo Boże. Nie patrzcie na człowieka znikomego i nic nieznaczącego. Patrzcie na Słowo Boże. Jak wyznasz i jest prawdą, że masz małą moc i podejmiesz decyzję, abyś zachował Jego Słowo, tylko Jego Słowo. I abyś się nie zapierał Jego imienia, bo w Nim masz nadzieję. Bóg podaruje Ci dzisiaj piękne drzwi otwarte. Wybierz, jakie drzwi Ci podaruję. Są drzwi małe, są drzwi duże. Jakie chcesz drzwi, aby Ci podarował dzisiaj? Pomyśl, pomódl się i poproś. Ale jest też jeszcze piękny ciąg dalszy. Teraz musimy zachować też słowo cierpliwości. Nie mów, że spóźnia się Pan, ale powiedz i mów, Pan nadchodzi. Bo jest potrzebą, aby nas zachował od godziny próby, poprzez którą wypróbuje cały wszystkich mieszkańców ziemi. To jest chwila porwania Kościoła, bo od razu po porwaniu Kościoła pokaże się Antychryst, który będzie wypróbował całą ziemię i my chcemy ujść przed tym. Co mamy zrobić w tym świecie? Chcemy ujść przed tym wszystkim. Dwóch aniołów, dwóch ludzi, dwóch pastorów. Jeden gotowy do porwania Kościoła, a drugi gotowy, aby go wyrzucił ze swoich ust. I teraz ostatnie pytanie. Co chce Bóg z Tobą zrobić? Z Tobą i ze mną? Jest gotowy Bóg. Może dzisiaj się to stać, jutro się to stać.
Bóg o tym wie, ale jest gotowy. Jednego wyrzuci na zewnątrz, a drugiego postawi naprzeciwko drzwi otwartych. Widzicie, bracia i siostry, jak łatwo możemy wyznaczyć i możemy stworzyć naszą przyszłość, nasz jutrzejszy dzień, jak łatwo. Bardzo łatwo, bracia i siostry. Amen, bracia i siostry. Bardzo łatwo. Jest to zależne wszystko od naszej decyzji. Nie jest potrzebne, aby przyszedł Bóg i powiedział mi, co ma zrobić w moim życiu. Jest potrzebne, abym ja poszedł i abym powiedział mu. I abym wiedział, co uczyni w moim życiu. Albo mnie wyrzuci na zewnątrz drzwi, albo postawię naprzeciwko mnie jedne drzwi otwarte. Tak łatwo, bracia i siostry. I mówi Słowo Boże. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Amen.